Było blisko, ale znów się nie udało. Siatkarze ULKS Jedność Mykanów w wielkim finale amatorskiej ligi siatkówki w Częstochowie musieli uznać wyższość reprezentacji Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Rywalizacja toczona do dwóch zwycięstw zakończyła się meczem rozegranym w hali Polonia, swego czasu będącej domowym obiektem mistrza Polski AZS-u Częstochowa. Kilka dni wcześniej drużyny zmierzyły się na hali przy ulicy Żużlowej. Z obu spotkań zwycięsko wyszli strażacy. No, liczyliśmy, że uda się wygrać. No, w poprzednim sezonie tak samo Strażą przegraliśmy, może po większej walce by było 2-1. No niestety nie udało się, no Straż w tym sezonie była nie do pokonania. Czego wam właśnie brakło w tym finale? No czego nam mogło w finale braknąć? Myślę, że po prostu no, nie wyszło, mieliśmy mało szczęścia można powiedzieć, ale no, rywal był naprawdę od nas lepszy. To jak smakuje to srebro? Troszeczkę rozczarowania jest, czy jest radość? Nie, no jest rozczarowanie, ale i tak się cieszymy, bo że dotrwaliśmy bez kontuzji do końca sezonu, bo w tamtym roku rzeczywiście nas te kontuzje trapiły. Zespół z Mykanowa pokazał wysoki poziom i to nie był tak zwany spacerek, także musieliśmy dać sobie wszystko. Na czym polegała wasza przewaga? Naszą przewagą może jest to, że trenujemy i gramy ze sobą cały rok, bo i tutaj gramy w lidze amatorskiej, graliśmy dotychczas w Mistrzostwach Polski Strażaków, do których się przygotowywaliśmy cały rok, także to było takie nasze przygotowanie do tych mistrzostw, aczkolwiek to, że po prostu ten turniej się przedłużył, to całe granie, także no dopiero teraz skończyliśmy. Jak wy podchodzicie do tych meczów? Są emocje? Słyszycie też to, co dzieje się poza parkietem? Pewnie, że tak, zwłaszcza, że to nie tylko gramy dla siebie, ale też dla ludzi, którzy przychodzą. Zawsze fajnie jest, jak przychodzi jakaś tam część kibiców i jest zainteresowana tym, co pokazujemy na boisku, bo to takie granie tylko dla siebie czy z przeciwnikiem to takie nie do końca. Jak się zobaczy kibiców, jakoś z rodziny, znajomych, zawsze jest fajna motywacja do tego, żeby pokazać się jak najlepiej. W sezonie 2017-2018 w pierwszej amatorskiej lidze siatkówki w Częstochowie rywalizowało 10 zespołów, między innymi z Myszkowa, Kamienicy Polskiej czy Blachowni. Jak co roku godnie reprezentowana była także gmina Mykanów, a związane z nią ekipy stanowiły ścisłą czołówkę ligi. W składach poszczególnych drużyn nie zabrakło nazwisk doskonale znanych fanom piłki siatkowej z parkietów wyższych lig. Ta liga jest naprawdę bardzo silna. Także tu trzeba dosyć potu i wylać, żeby coś zdobyć. Już jesteśmy drugi rok w rzędu, zajmujemy drugie miejsce. Nie możemy się przebić do tej jedynki, no ale myślę, że może do trzech razy sztuka. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim chłopakom za chęć do grania, za poświęcony czas, że mimo swoich obowiązków pracy znajdują na tyle czasu, że na tych meczach są. I to, że doszliśmy do finału, to jest jej zasługa bardzo duża, bo nie będę tutaj czarował czy tam owijał bawełnę, że w ogóle praktycznie nie ćwiczyliśmy, jako nie mieliśmy treningów, graliśmy praktycznie tylko mecze i za to im chwała, że mimo wszystko, mimo swoich obowiązków jesteśmy w tym finale, no nie udało się. Chciałbym to powtórzyć w przyszłym roku razem z nimi, zobaczymy jak skład będzie wyglądał. Jak to wszystko się poukłada, myślę, że się chłopacy zmobilizują i zostaną na przyszły sezon w takim składzie, jakim są. Dlatego wszystkim serdecznie gratuluję kibicom za to, że byli na tym meczu dzisiaj i ogólnie za fajną, miłą atmosferę. Po zakończeniu rozgrywek puchary oraz medale zdobywcom trzech pierwszych miejsc wręczyli Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, jego zastępca Jarosław Marszałek, wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada oraz Tomasz Łuszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymali okolicznościowe podziękowania za udział w lidze. Nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy pierwszej i drugiej ligi ALS. Bardzo mi się podoba, jeżeli chłopaki i dziewczyny, które grają na różnych arenach, pokazują serce do walki, pokazują sportowe zachowanie i powiem, że czasami nawet w tym amatorskim sporcie można zobaczyć jeszcze więcej zaangażowania niż nawet u tych zawodowców. Dlatego chętnie podziwiam i jednych i drugich i tak jak tutaj dzisiaj mamy okazję obejrzeć dużo sportowej emocji, dużo sportowych wrażeń. Także polecam wszystkim, którzy się zastanawiają, żeby też śledzili amatorskie ligi, które na pewno są bardzo ciekawe. Panie wójcie, dzisiaj na tym finale jest pan bardziej jako wójt, czy bardziej jako mieszkaniec gminy Mykanów, kibicujący swoim? Jedno i drugie w zasadzie, ale bardziej jako mieszkaniec gminy Mykanów, kibicujący swoim zawodnikom, których cały czas staram się
wspomagać, no bo to jest i LKPS Borowno, i jedność Mykanów, ale też i drużyny żeńskie, no i przede wszystkim to zaplecze młodzieżowe w naszych szkołach. Czego zabrakło dzisiaj do zwycięstwa Mykanowowi? Może takiego pazura, takiej złości sportowej, może to by było bardziej przyniosło większy efekt, bo no jednak my mamy troszeczkę może mniej zawodników, krótsza ławka, szkoła pożarnicza to jest naprawdę z kogo wybrać tych chłopaków tam mają i było to widać, że chłopaki grają, dużo grają, na pewno to procentuje. Ale wstydu dzisiaj na pewno nie było. Nie, no wynik jest minimalna przegrana i myślę, że w następnych latach to nasi się też zmobilizują, trochę się pewnie wzmocnią i powalczą z nimi spokojnie. Trzecie miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi ALS w zakończonym sezonie zajęli siatkarze z drużyny Brel Myszków. Spadek do drugiej ligi spotkał natomiast ekipę występującą pod nazwą Rondo. Awans z drugiej ligi wywalczyli zawodnicy Exact Systems Norwid Częstochowa.